choć dopiero kwiecień, to na spacerowiczów już czają się niepozorne, ale niebezpieczne kleszcze. One są na krzakach czy na jakiejś roślinności, gdzieś do około 1 metra, tam 1,30 m tak dochodzą. I my, przechodząc przez te zarośla, strącamy je i po prostu zbieramy to na własną odzież. Po powrocie ze spaceru warto przejrzeć odzież. Trzeba uważać na te kleszcze. Już się zaczynają pojawiać. Właśnie w ubiegłym tygodniu, w Wielką Sobotę, znalazłam tutaj pod szyjką przypięty, bardzo ruchliwy, mały i bardzo ruchliwy, niebezpieczny dla ludzi, zwierząt. Kleszcze najczęściej próbują się wkuć w okolice uszu, szyi czy pachwin. Dlaczego takie miejsca? Dlatego, że tam jest skóra dość delikatna, skóra bardzo wrażliwa i nie poczujemy, jeżeli ten kleszcz się nawet będzie chciał wkuć w nasze ciało, dlatego że podczas wkuwania kleszcz wydziela substancję, która znieczula. Kleszcza musimy wyciągnąć zdecydowanym ruchem, a miejsce po wkuciu dezynfekujemy na przykład wodą utlenioną. Jeśli po kilku dniach pojawia się charakterystyczny rumień, konieczna jest wizyta u lekarza. Te małe pajęczaki to roznosiciele różnych chorób, jednak najniebezpieczniejsze są odkleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. To jest choroba bardzo podstępna, dlatego tutaj czasami w ogóle ludzie nie łączą, że to ukłucie kleszcza, bo nie zawsze musi wystąpić rumień. Więc w przypadku boreliozy, tak jak powiedziałam, choroba wyjątkowo podstępna, atakująca wielonarządowo, bo nie tylko stawy, ale i również inne narządy wewnętrzne, więc jest to bardzo podstępna choroba. Dla Wiadomości Dnia, Radosław Wąs.